Powoli się organizuje. Teraz jest część z elektroniką. Dwie termopary podgrzewasz do butli gazowej. I taki bąbelek z kablem. Dużo kabli dzisiaj będzie. Żeby wszystko się udało. Palnik, elektryka. Teraz będzie najbardziej atrakcyjna część. Czyli piec i butle z gazem. Trzeba też wspomnieć o bezpieczeństwie. Mała gaśnica, no w sumie przy takich temperaturach wytopowych 1500-1600 stopni to mało da, ale na wszelki wypadek, jeżeli by coś odpukać, to zawsze jest przydatne. Zawsze lepiej mieć niż nie mieć. Wyzienia pokrywa, wózeczek, pokrywa, butla i piecyk. Nigdy nie dźwigajcie, zawsze wwoźcie takie rzeczy, bo nie ma sensu się zerwać. Dobra, to lecimy dalej. Zwiezione. Zaraz będę składał do kupy i odpalamy. I kabelków, ale wszystko podłączone. Elegancko. Piecyk uszczelniony, przygotowany do wytopu, także ruszamy. Mało się rozpala. Tam powoli zaczyna być widać, ładnie się rozgrzewa. Tutaj termoparka powoli też nam zaczyna pokazywać jakąś sensowną temperaturę. No dobra, zobaczymy co dalej. Powoli coraz wyżej i wyżej. Czekamy. Dobra, temperatura wytopowa. 1500, 14, 15, 20 czasem. Także już ładnie leci. Tu jest biało, także nic się tam nie zobaczy. Wszystko pracuje. Za wyjątkiem małego dopalacza, który zastosowałem do dmuchawy, żeby podnieść trochę temperaturę kosztem zmniejszenia zużycia gazu. Bo mam tlen, no to użyję tlen. To dlaczego nie? No i czekamy, no. Jakiegoś grilla by się przydało tutaj zrobić, bo fajny ogień. No, także do zobaczyska. Miejmy nadzieję, że wszystko wyjdzie, bo miałem problem z wyciśnięciem wysokiej temperatury. Przez jakiś czas trochę gazu mi poszło. A następnym razem po prostu będę już jechał z tlenem, bo nie ma sensu z samym gazem. No, taki jest mój wniosek. Szybciej się nagrzewa. No i szybciej będzie to wszystko pracować, no. Dobra, to do zobaczenia. No cześć, teraz będzie trochę gadaniny po wytopie. Zostawiam to na koniec, bo nie każdego może to interesować. Dla wytrwałych to będzie jakiś tam bonus. Może coś się nowego dowiecie, może nie. No więc tak, trwało to około 5 godzin. Przygotowania były... trwały około godzinę. Poszło ciekawie... chociaż wcześniej wspominałem o tym, że zastosowałem tlen, był to błąd, bo przy podniesieniu ilości tlenu w mieszance zmniejszałem ciśnienie na dmuchawie, przez co flara się rozgrzała i nastąpiło kilka cofnięć płomienia. Miałem z tym problem, bo flara się rozgrzała do białości i nie było sposobu na to, więc temperatura drastycznie w piecu spadła, po czym skończył się tlen i musiałem zacząć się bawić z gazem i z dmuchawą tylko i wyłącznie. Jakoś udało mi się tą temperaturę doprowadzić, natomiast termopara pokazywała znacznie niższe odczyty i nie wiem, czy to dobrze, czy nie. Do tego będę musiał jeszcze też w piecu wybadać, jaka jest ta dokładna temperatura wytopu, bo to, co pokazuje termopara, to niekoniecznie może być ten odczyt, który jest prawidłowy.
Natomiast no, daje to po prostu obraz, czy temperatura wzrasta, czy nie, więc ta termopara jest jakby w tym piecu nieodzowna. No i co? I no, fajnie było, tylko że no, przez te takie schodki temperaturowe nie wiem, co tam się zadziało. Nie wiem, czy się wszystko wytopiło, mam lekkiego stresa, bo kupa czasu i tak naprawdę pieniędzy, bo taki wytop, no to butla gazowa cała, plus jakieś materiały dodatkowe, tygle, mieszanka stopowa, to też trochę kosztuje i tak naprawdę to jest trochę pieniędzy. Także też nie dziwcie się, że buła tyle kosztuje, bo nieudany kosztuje dużo, a udany kosztuje prawdopodobnie jeszcze więcej i to nie jest dziwne. No i co? To w sumie tyle. Zobaczymy, co z tego wyjdzie jutro. Na razie piec stygnie. Będę musiał jakieś tam remonty w piecu porobić, bo dno mi wypłynęło najprawdopodobniej. Się przegrzało, ale to nie jest żaden problem. Natomiast co więcej? No czekamy i zobaczymy co i jak. No i prawdopodobnie usłyszymy się już niedługo. Także pozdrawiam serdecznie.